Sławuta kumys i klimatoterapia. To już piąta prezentacja z cyklu Po zdrowie na kresy, w ramach którego zapraszamy Państwa do najczęściej kompletnie zapomnianych i znanych tylko nielicznym ośrodków, których nasi przodkowie kurowali się, czy to w dawnych wiekach, czy na początku wieku XX. Zabierałem już Państwa do Lubienia, najstarszego uzdrowiska Rzeczypospolitej, w którym mieszczanie lwowscy bywali ponoć już w XV wieku, a z całą pewnością w wieku XVI. Gościliśmy w królewskim szkle pod Jaworowem, gdzie leczyli się i Władysław IV król, i Jan III Sobieski. Gościliśmy w Druskiennikach nad Niemnem, ulubionym uzdrowisku Józefa Piłsudskiego, którym przecież leczyła się armia znanych Polaków. I byliśmy także w Niemirowie, także nieopodal Jaworowa, na ziemi lwowskiej. Dzisiaj zmieniamy klimat, ruszamy na Wołyń. Ale zanim na Wołyń, jeszcze zaproszenie na ostatni odcinek, w którym pociągnę Państwa na południowo-wschodnie rubieże dawnej Rzeczypospolitej, do Kosowa na Huculszczyznę. To cykl Po zdrowie na kresy. Ale zapraszamy także na Karową, do Domu Spotkań z Historią, gdzie wprawdzie jeszcze spotkań nie ma, te ruszą we wrześniu, ale wystawy i księgarnia są do Państwa dyspozycji. Stare, wcześniejsze nagrania, także te z cyklu Zima na kresach, które przygotowaliśmy dla Państwa w okresie pandemii na początku tego roku, znajdą Państwo w YouTubie. Tam specjalna playlista Świat Kresów, a informacje o tym, co w sprawach kresowych będziemy Państwu proponować w najbliższych miesiącach, tradycyjnie znajdą Państwo na stronach internetowych i w specjalnym profilu Świat Kresów w Facebooku. Jeszcze tylko przez 2 tygodnie mogą Państwo spróbować zdążyć dojechać do Przemyśla, gdzie do końca sierpnia w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej dzięki wspaniałej pracy muzealników przemyskich mogłem zaprezentować kilkaset pamiątek i materiałów poświęconych dawnym 5 uzdrowiskom kresów południowo-wschodnich. Na wystawie Łyk na Wtusi, opowieść o 5 uzdrowiskach w Truskawcu, Morszynie, Niemirowie, Lubieniu i Szkle, pokazujemy to, co udało się zebrać przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Bardzo serdecznie Państwa zachęcam, jeśli tylko taka możliwość jest dostępna, by zajrzeć do Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i na te oryginalne pamiątki z tych 5 uzdrowisk móc popatrzeć z bliska, bo pokazujemy tam pełną gamę tego wszystkiego, co kuracjusze 100 czy kilkadziesiąt lat temu, przed II wojną światową, mogli z uzdrowisk zabrać. Dzisiaj na mapie naszej podróży Po zdrowie na kresy Sławuta. Sławuta, która leży na Wołyniu, ale nie tej zachodniej części Wołynia, która znajdowała się w granicach Rzeczypospolitej, ale na Wołyniu Wschodnim. Na przełomie XIX i XX stulecia na tak pięknie ilustrowanej mapie wyrysowano herby właścicieli największych majątków, kluczy ziemskich, którzy rządzili Wołyniem.
Z dzisiejszej perspektywy Wołyń kojarzy nam się z traumą ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach II wojny światowej i zapominamy kompletnie, że przecież jeszcze w XIX wieku to na Wołyniu mieściły się wspaniałe ordynacje, wielkie majątki i włości najwybitniejszych rodów dawnej Rzeczypospolitej. Jednak nie do tego Wołynia, znanego nam dobrze za sprawą miast takich jak Łuck, Równe, Kowel, Dubno czy Krzemieniec państwa zabieram. Zabieram państwa dalej na wschód. To bowiem tutaj znajdziemy sławutę książąt Sanguszków. Sławuta znalazła się poza granicami II Rzeczypospolitej, wyznaczonymi przez Traktat Ryski w marcu 1921 roku. Ci, którzy chcieliby sięgnąć do motywów sławuckich, powinni sięgnąć po głośną pożogę Zofii Kossak-Szczuckiej, której przecież znaczna część Sławuty i okolic Sławuty dotyczy. Ale ja zabieram państwa nad meandrujący po Wołyniu Choryń, o którym pisano: gdy przejeżdżać będziesz Wołyń, zważaj kędy szumi Choryń, by dotrzeć wraz z nurtem Chorynia do sanguszkowskiej Sławuty. Ta największa rzeka Wołynia, która po części przed II wojną światową płynęła poza granicami II Rzeczypospolitej, po części w województwie wołyńskim, przepływała przez Sławutę. Stąd na tych pięknych, barwionych ręcznie karteczkach sprzed I wojny światowej widać rozlewiska nadrzeczne w Sławucie. Naszymi przewodnikami w dzisiejszej podróży mogliby być ludzie znani i szanowani, którzy z pędzlem i ołówkiem szwendali się po kresach w XIX wieku, rysując, malując wspaniałe rezydencje. Należeli do nich przecież i Juliusz Kossak, który w stadninach kresowych wykonał tysiące fantastycznych szkiców, rysując i malując ukochane przez siebie rumaki, i znakomity Napoleon Orda, który pozostawił nam piękne widoki ze Sławuty, znajdujące się dzisiaj w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie. Tyle, że ani Juliusz Kossak, ani Napoleon Orda nie mogli jeszcze korzystać z oferty leczniczej Sławuty, ta bowiem pojawiła się dopiero w drugiej połowie lat 70. XIX stulecia. Mógłby cokolwiek o niej powiedzieć, ba napisać, jeden z najlepszych kronikarzy Wołynia tamtej epoki, Józef Dunin-Karwicki, który w licznych swoich publikacjach opisywał miasta, miasteczka i rezydencje na Wołyniu. Warto sięgnąć do jego wędrówki od źródeł Chorynia do jego ujścia, bo znajdą tam państwo multum ciekawych historii, także Sławuty dotyczących. A skoro już o Sławucie mowa, to przypomnijmy, że sławuckie klucze i dobra to dobra, które leżały pośród obszernych lasów nad Choryniem, kiedyś stanowiły wielkie dobra książąt Sanguszków. Centrum tych dóbr leżała Sławuta. Dodajmy, że były to majątności dzisiaj trudno wyobrażalne. Dobra sławuckie liczyły 110 tysięcy hektarów. 110 tysięcy hektarów. Zaledwie połowę tego obszaru stanowiły ziemie orne. Lasy, wspaniałe lasy wołyńskie, stanowiły około 33 tysięcy hektarów.
pozostałą część porastały trawy, łąki, pastwiska i chaszcze nieużytków. Całość dóbr sławuckich książąt Sanguszków dzieliła się na trzy klucze: białogrudecki, sławucki i zasławski. Klucze dzielono z kolei na folwarki, tych było około 65. W skład latyfundium wchodziło 95 wsi i 3 miasta z Białogródką, Sławutą i Zasławiem. To fragment wielkiego kompleksu majątków, który wcześniej należał do książąt ostrogskich z Ostroga i które stały się następnie własnością książąt Sanguszków. Już na początku XX stulecia została utworzona tutaj ordynacja sławucka, ale znane wydarzenia lat późniejszych, rewolucja zakończyła obecność Sanguszków na Wołyniu. Sanguszków, których cztery pokolenia gospodarowały i rządziły w Sławucie. Jak pisał Ludwik Dębicki o rodzinie, która pieczętowała się herbem i hasłem z przekonania, to właśnie hasło z przekonania stało się godłem rodziny i pięknie ozdabiało tarczę jagiellońskiej pogoni. Stało się też hasłem całego kraju. Wołyń cały nosił pierścionki z tym napisem, a słowa te nie są czczym wyznaniem potężnego wroga, ale odepchnięciem fałszu i przejęciem całej odpowiedzialności za własne czyny. Słowa te więcej przypominają wyznawców chrześcijańskich niż bohaterów starożytności. Temu też hasłu wierni byli ostatni włodarze Sławuty. Na genealogicznej linii rodu Sanguszków znajdą Państwo czterech, którzy w Sławucie gospodarowali. Od Hieronima po jego następców. Na tym barwnym rysunku autorstwa Napoleona Ordy widać już Sławutę końca XIX stulecia, kiedy po Eustachym Raźmie w Sławucie przejął ster rządów legendarny Roman Adam Stanisław, zwany Sybirakiem, bo po powstaniu listopadowym ukazem całego samego cara został zesłany na Sybir i pognany na Sybir piechotą, co było absolutnym ewenementem, bo rodziny o statusie książęcym na ogół tego typu los oszczędzał. Roman Adam Stanisław był jednym z tych, który w całości doznał udręki katorgi, stąd przydomek Sybirak, który później nosił. I wielka fama towarzyszyła jego historii, nie znajdującej równych sobie na Wołyniu. Kiedy wiele lat później spotkał go pochodzący przecież stamtąd właśnie, ze wschodniego Wołynia, wielki pisarz Józef Konrad Korzeniowski, tak charakteryzował księcia Romana Adama Stanisława. Był mężczyzną szczupłym, średniego wzrostu, opiętym w czarny surdut i trzymał się bardzo i sztywno jak żołnierz. Spod fałdów miękkiego, białego, batystowego krawata wystawały rogi przylegającego do wypalonych policzków kołnierza. Kilka pasm gładko przyczesanych, rzadkich siwych włosów przylegało do łysiny. Twarz jego z pewnością piękna za młodu zachowała mimo wieku harmonijną prostotę rysów. I to właśnie Romanowi Adamowi Stanisławowi Sławuta zawdzięczała swój
niezwykły rozwój w wieku XIX. To on stał za dziesiątkami inwestycji, które tutaj powstały za jego rządów. Ostatnim, który w okrutny sposób zamordowany został przez zrewoltowanych żołnierzy w 1917 roku, był książę Roman Damian Sanguszko. Po śmierci w Sławuckiej świątyni upamiętniono go przepięknym nagrobkiem i epitafium. Ale nie o książętach Sanguszków będę Państwu dzisiaj opowiadać, bo im poświęciłem osobne webinarium, które przygotowaliśmy wspólnie z profesorem Bartoszem Korzeniewskim w ramach projektu Kresy Zapoznane. W internecie znajdą Państwo bez trudu w cyklu 4 webinariów pod hasłem Utracone Perły, także i ten Sławuta Sanguszków, więc do tej Sławuty Sanguszków Państwa niniejszym odsyłam. Ja chcę się dzisiaj skupić tylko na małym wycinku tego, co działo się w Sławucie za dwóch ostatnich właścicieli z tego rodu. A działo się w dużej mierze za sprawą ogromnej namiętności Sanguszków do koni, a właściwie trzeba powiedzieć do koni czystej krwi arabskiej. Tu bowiem na wschodnim Wołyniu, między innymi w Sławucie, znalazły się dziesiątki wspaniałych koni w stadninie sanguszkowskiej. W zbiorach Muzeum Okręgowego w Tarnowie, gdzie zgromadzono nieliczne pamiątki pozostałe po sławuckiej linii Sanguszków, znajdą Państwo przepiękny album. Album, który wykonany został w 1912 roku i dedykowany był księciu Romanowi Sanguszko, ordynatowi sławuckiemu. Oprawiony w skórzaną obwolutę, zawiera 8 stron z zdjęciami zakomponowanymi graficznie, przedstawiającymi najważniejsze osiągnięcia Sanguszków w Sławucie. Wybudowany przez nich pałac, wybudowane przez nich fabryki, obiekty, ale także i te wizerunki dokumentujące funkcjonowanie tutaj jednej z najlepszych stadnin dawnej Rzeczypospolitej. Historia stadnin sławuckich, stadnin wołyńskich to temat na zupełnie odrębną opowieść. Dla nas ma jednak ona kluczowe znaczenie, bo to za sprawą tych stadnin i kobył, które znajdowały się w tych stadninach, można było wyrabiać kumys. A kumys był, można powiedzieć, towarem eksportowym Sławuty i tym, czym się tutaj leczyło. Zanim jednak do kumysu dojdziemy, warto powiedzieć, jak wyglądały owe stajnie sławuckie. To, co Państwo widzą na tym zdjęciu, to nie jest bynajmniej pałac, to jest stajnia. Dodajmy, że książę Roman Adam po powrocie z Sybiru nie zamieszkał w opustoszałym przez lata pałacu, ale urządził sobie mieszkanie i bibliotekę nad końmi, na piętrze tego budynku stajennego, by być najbliżej ukochanych zwierząt. Niezwykła to postać księcia Romana Adama i jego następcy. I niezwykłe stajnie. Trudno było takie znaleźć gdzie indziej. Trudno było znaleźć gdzie indziej tak piękne ujeżdżalnie. I księcia, który był człowiekiem
niezwykle prostym i niezwykle szlachetnym. Książę Roman Damian, widać to dobrze na tej ilustracji, nie siedzi w powozie wyjeżdżającym z pałacu na tylnym siedzeniu, ale siedzi obok woźnicy, na koźle, bo taki miał obyczaj. Ruszamy, proszę Państwa, zatem do Sławuty. Do Sławuty, z którą komunikacją jest bardzo ułatwiona, jak pisano na początku i pod koniec XIX wieku. Sławuta stanowiła bowiem ważną stację kolejową drogi żelaznej brzesko-kijowskiej, czyli najważniejszej linii kolejowej, która biegła z Odessy przez Kijów, Brześć, a potem łączyła się z kolejną linią kolejową i biegła aż do Petersburga. To jest tej linii kolejowej, która była najbardziej uczęszczaną i mającą najprawidłowszy ruch pociągów w upadającej, ale ciągle jeszcze przecież potężnej carskiej Rosji. Do Sławuty przychodziły i z niej odchodziły najpierw pod koniec XIX wieku dwa pociągi, kurierski i pocztowy, ale za zgodą naczelnika stacji można było nawet tutaj dojechać pociągiem towarowym. Zatem wiemy już, że do samej Sławuty pociągiem można dojechać, co zresztą widać na mapie, bowiem tory biegły tuż obok wzniesionego pod rządami książąt Sanguszków miasteczka Sławuta, wzorcowego miasteczka robotniczo-przemysłowego na Wołyniu, którego próżno byłoby szukać w najbliższej, a nawet i dalszej okolicy. Kiedy już w XX stuleciu publikowano broszurę Sławuta Klimatyczna Stacja Leśna, mogliśmy się dowiedzieć, iż jest to stacja kolejowa położona na najważniejszej linii dróg żelaznych łączących Petersburg z Kijowem i Odessą. I to w dodatku była najdłuższa linia kolejowa w ówczesnej Europie. A zakłady lecznicze, czy też zakład kumysowo-hydropatyczny, należał do księcia Romana Sanguszki i wówczas już można było tutaj dojechać 12 pociągami. 6 w jedną, 6 w drugą stronę. Zakład posyłał co więcej na stację własne ekwipaże, ale można było także dojechać na furmankach dorożkarskich. Tyle, że niewygodnych i jak ostrzegała broszura, ich woźnice żądali często wygórowanej zapłaty. Zabieram Państwa zatem do stacji klimatyczno-leśnej w Sławucie. Ta stacja klimatyczno-leśna powstała ze skrzyżowania dwóch szczególnych okoliczności. Stadniny, dzięki której mieliśmy kumys, i nieprawdopodobnego kompleksu lasów, który otaczał Sławutę i który gwarantował wyborne warunki klimatyczne, bowiem olbrzymie lasy sosnowe, bliskość czystego, pięknego Chorynia, malowniczość krajobrazów powodowała, że do tej Sławuty leżącej przecież w dogodnym miejscu, jeśli chodzi o komunikację, można było przyciągać kuracjuszy. Działalność kuracyjna w Sławucie rozpoczyna się w roku 1876. Wcześniej Sławuta grała rolę letniska, w którym sprowadzony z Odessy Tatar przygotowywał kumys, a chorzy mieścili się w domach prywatnych, znosząc niewygody wszelkiego rodzaju. A mimo to bardzo szybko okazało się, że do Sławuty jechać warto i napływ chorych spowodował, że departament lekarski zezwolił na zmianę statusu Sławuty i przyznanie jej statusu
stacji klimatyczno-leśnej. Dzięki temu w 1879 roku dr Przesmycki mógł już zapraszać do Sławuty, stacji klimatyczno-leśnej. Rozdzielonej na dwa zakłady, zakład kumysłowy i zakład wodoleczniczy. Zaczynamy od zakładu przyrodoleczniczego. Gdyby zajrzeli Państwo do jednego z wiodących czasopism wydawanych w Warszawie w drugiej połowie XIX stulecia do słynnych kłosów, bez trudu w numerze z 13 maja 1880 roku znaleźliby Państwo taki oto komunikat. Urządzenie zakładów przyrodoleczniczych w kraju, w miejscowościach z czystym powietrzem, przepuszczalnym gruntem, dobrym pożywieniem, ma wartość nie tylko racjonalną, ale praktyczną i ekonomiczną. Otóż idąc za wskazówkami takiego poglądu, otworzyliśmy zakład przyrodoleczniczy w miasteczku Sławucie, gubernii wołyńskiej, gdzie niezależnie od zastosowania czynników leczniczych w zakres przyrodolecznictwa wchodzących na pierwszym planie stoi odżywianie wyróżnione za pomocy najłatwiej strawnego pokarmu, dalej dostarczenie czystego i spokojnego powietrza oraz wygodnego i przyjemnego pobytu. Zatem wiedzeni tym ogłoszeniem z kłosów sięgamy do kolejnych publikacji reklamujących pobyty w Sławucie. Pod koniec lat 80. pokazuje się taka oto książeczka, taka oto broszura nosząca tytuł Sławuta, klimatyczna stacja leśna oraz zakład kumysłowy, wskazówki dla leczących się kumysem, która zapewnia nas, że położona pośród olbrzymich iglastych lasów, które wywierają potężny wpływ na cały szereg rozlicznych cierpień, w liczbie których choroby piersiowe pierwsze zajmują miejsce. Jeśli zatem dolega coś Państwu w górnej części tułowia, do Sławuty trzeba jechać koniecznie. Tu nad brzegami Chorynia rozłożył się zakład. Ale warto też powiedzieć, że i podkreślić, że to właśnie te liczące 120 tysięcy morgów przestrzenie lasów, obejmujące dobra znajdujące się i w gestii Sanguszków i innych właścicieli, stanowiące obszar leśny, jak pisano, bez mała 30 geograficznych mil kwadratowych, ustępowały wówczas tylko lasom Turyngii i po części południowej Bawarii. Zatem w tych pięknych, sosnowych, szpilkowych lasach na podniesionym brzegu Chorynia rozłożyły się budynki zakładu przyrodoleczniczego w Sławucie. Dwa oddziały, jeden kumysowy, który mieścił się w parku sosnowym, i drugi wodoleczniczy, który mieścił się w lesie dębowym. Łącznie było to 15 budynków, z których 10 przeznaczonych było dla leczących się. Razem zakład mógł pomieścić 100 pensjonarzy. Pokoje mieszkalne posiadały wówczas kompletne umeblowanie, łóżka miały materace sprężynowe i dzwonki elektryczne, podłoga była malowana na olejno. Ale stosownie do słusznych wymagań higieny, każdy leczący się, a więc każdy z Państwa, powinien mieć własną pościel, to jest kołdrę, poduszkę i prześcieradło. Do Sławuty jeździło się zatem z własną pościelą.
Materace były na miejscu i tych przywozić nie trzeba było. Zajrzyjmy zatem do sanatorium, do zakładu kumysowego. Tak wyglądały obiekty tego zakładu przedstawione w drzeworycie Stanisława Antoszewicza opublikowanym we wspomnianym już numerze Kłosów z 13 maja 1880 roku. Bardzo pięknie położone nad Choryniem składały się z całego kompleksu obiektów. Największym wielkim gmachem o 30 pokojach, mającym wielką salę jadalną, opatrzonym wygodną, obszerną werandą, służącą do spaceru w czasie niepogody, był ów zakład składający się z oddzielnych domów, ale te zabudowania połączone razem mogły pomieścić od 50 do 60 chorych. W osobnym budynku mieściła się sala zabaw, gdzie odbywały się zebrania towarzyskie, koncerty i wieczory tańcujące, tak się to wówczas nazywało, a w innych budynkach mieściły się kumysarnia, kąpiele, kuchnia, zabudowania gospodarcze i lodownia oraz łazienki. Trzeba też powiedzieć, że dla tej grupy kuracjuszy, która zdecydowała się na leczenie w Sławucie, codziennie, z wyjątkiem przedpołudnia w niedzielę, w parku zakładowym gra orkiestra od godziny 10 do 12 przed południem i od godziny 5 do 8 po południu. Spróbujcie Państwo dzisiaj znaleźć uzdrowisko, gdzie codziennie przed południem i po południu gra orkiestra. Do tego mieli Państwo do dyspozycji bibliotekę, kilkanaście gazet codziennych i tygodników, dwa fortepiany, bilard, powozy do wynajęcia, łódki, oczywiście krokiety, szachy i tenis. Bo w szanujących się uzdrowiskach przed I wojną światową nie mogło zabraknąć kortów tenisowych. Mieszkańcy głównego budynku uzdrowiska, z niemiecka zwanego Kurhausem, mogli korzystać ze szczególnego rodzaju udogodnienia. Oto bowiem budynek ten był połączony za pomocą galerii z kasynem i w ten sposób podczas niepogody można było przejść suchą nogą z kurhausu do sali zabaw, sali bilardowej, sali koncertowej i kumysarni. Wielokrotnie już pojawiała się tutaj nazwa kumysarnia i padało hasło kumys. Kumys, czyli to, co można było robić z kobylego mleka. Jak informowano w owym informatorze leczniczym, przygotowaniem kumysu zajmują się fachowo uzdolnieni Tatarzy. Albo i nie Tatarzy mogą również dobrze czynność tę spełniać. Wszelako z uwagi, iż publiczność ma to przekonanie, iż tylko Tatar jako pochodzący z ojczyzny kumysu potrafi prawdziwy kumys wyrabiać, zakład czyni zadość jej poglądom i wobec tego Tatarów do produkcji kumysu zatrudnia. Wyrób kumysu, co więcej, proszę Państwa, odbywał się jawnie wobec publiczności, która, jak pisano, ma możliwość zaznajomienia się z całym procesem chemicznym wyrobu tego ważnego leczniczego środka, począwszy od momentu, którym się dojenie klaczy odbywa i mleko do kumysarni przewozi, aż do łączenia go z tak zwaną zakwaską, czyli zaczynem, i bicia kumysu w masłobojach i rozlewania go w butelki. Jak to wyglądało? Oczywiście widzieli ówcześni kuracjusze, ale i Państwo mogą zobaczyć, bo na pocztówkach wydawanych na samym początku XX stulecia przed I wojną światową uwieczniono pastwiska sławuckie i udój klaczy, z których potem ów kumys się wyrabiał. Co więcej, ponieważ
Pastwiska słabuckie znajdowały się vis-a-vis obiektów zakładowych. Można było bez przeszkód obserwować tę istotną czynność związaną z produkcją kumysu. Bowiem w Sławucie leczono kumysem, stąd mamy także i kumysoterapię. O szczególnych walorach kumysoterapii donosił nam lekarz zakładowy w Sławucie, pan Dobrzycki, który sporządził nawet specjalne sprawozdanie z działalności lekarskiej i publikował je co roku. Sięgnijmy do takiego sprawozdania z roku 1891, w którym donosi, że już od 1884 roku miał możliwość robienia liczniejszych spostrzeżeń nad kumysem stosowanym u chorych, którzy będąc całkowicie na płuca zdrowymi ulegali w przeważnej liczbie przypadków cierpieniom przewodu pokarmowego i że liczba chorych tych w ciągu lat 8 wyniosła blisko 1983, a jako że była to pokaźna cyfra, można było z niej wyprowadzić poważniejsze, ogólniejsze wnioski. Jakież wnioski wyciągał dr Dobrzycki? Wniosek ten daje się streścić w bardzo prosty sposób. A mianowicie, że leczenie wszelkich form chorobowych, których podstawą jest zwątlenie tkanin, stany pochorobowe, nieżyty żołądkowo-kiszkowe i niedokrwistość, jest pod wpływem metodycznego stosowania kumysu w leśnym klimacie skuteczne, a chorzy doznają bardzo szybko polepszenia. Leczymy się zatem, proszę Państwa, kumysem. Bo także odżywianie w sposób nader szybki się poprawia i hematoza ulega poprawie. Ze sprawozdania doktora Dobrzyckiego wynikało także, że leczenie kumysem z trudem mogło się rozwinąć, bowiem było stosunkowo drogie. Nie wszędzie były dostępne w takiej liczbie kobyły i mleko kobyle, z których kumys można było wyrabiać. Ubolewał zatem, że kumysoterapia nie znajduje szerszego zastosowania. Ale w Sławucie było to możliwe. Zaglądamy jeszcze raz, proszę Państwa, na sławuckie pastwiska. Ale proszę także zwrócić uwagę na górny obrazek tej karty pocztowej, z podpisem Villa Antonówka doktora Tarnawskiego, bo to tutaj w Sławucie przez pewien czas praktykował bohater naszego ostatniego odcinka cyklu Po zdrowie na kresy, dr Apolinary Tarnawski. Tymczasem szczegółowe sprawozdania informują nas, ilu to pacjentów było leczonych ambulatoryjnie, ilu było leczonych w zakładzie, ile chorych nerwowych i ile łącznie wszystkich kuracjuszy przebywało w Sławucie między rokiem 1884 a rokiem 1910. Drugą częścią bowiem kuracji, której mogli zażywać tutaj przybywający do Sławuty, były oczywiście bardzo modne w tamtej epoce kuracje związane z zastosowaniem wody w zakładach wodoleczniczych. Oddział hydropatyczny, jak pisano, czyli wodoleczniczy, mieści się z dala od oddziału kumysowego w parku dębowym nad Choryniem i posiada swój własny internat, swój własny personel lekarski, służbę, stanowi odrębną, samoistną całość. Przed nami właśnie zakład wodoleczniczy z jego wszystkimi urządzeniami, w których mogli Państwo korzystać z różnych zabiegów, w tym wanien solankowych przygotowanych według typu ciechocińskiego, ale ja bym Państwu polecał specjalność Sławuty, a mianowicie wanny z ekstraktem z sosnowych igieł. Gdzie indziej trudno byłoby
kąpać się w ekstrakcie z sosnowych igieł. Takie dobrodziejstwa tylko w Sławucie. Zatem wykąpani w sosnowych igłach, w ekstrakcie z sosnowych igieł, opuszczamy zakład wodoleczniczy i słuchamy dalszych wskazówek zawartych w owych popularnych broszurach. Oto bowiem radzi się nam, aby ci, którzy mają zamiar leczyć się hydropatią, zwłaszcza chorym na gardło, by mieszkali blisko zakładu, bowiem jeśli mają daleko do zakładu, narażają się na zmęczenie przed rozpoczęciem procedur hydropatycznych, co jest szkodliwe. Chorzy zaś na gardło narażeni by byli na oddychanie pyłem, który w takich razach oddziaływa zabójczo. Rzecz oczywiście chodziła o to, by kuracjusze, chorzy mieszkali na terenie zakładu, który należał do księcia Sanguszki, a nie zatrzymywali się w miasteczku, w pokojach o zupełnie innym standardzie. Tu bowiem w zakładzie mieli do dyspozycji bardzo wygodne wille. Widzą Państwo stację klimatyczno-leśną, a w tej stacji willę warszawiankę czy willę romanówkę. Rzecz jasna, od imienia właściciela Sławuty księcia Romana nazwano. Zwracam Państwa uwagę szczególnie na rys charakterystyczny tej architektury. Daszek, tarasiki. Chodziło o to, by wille były przewiewne, duże okna zapewniały dostęp świeżego powietrza, zieleń dookoła i oczywiście możliwość przesiadywania i wdychania owej zdrowej, balsamicznej woni, jaką wydzielały tutejsze sosny. Na tym zdjęciu jeszcze raz widać fragment uzdrowiska, fragment stacji leczniczej w Sławucie z pensjonatem doktora Tarnawskiego, o którym szerzej mówić będziemy w ostatniej prezentacji. Bo można było także zatrzymać się poza zakładem. U mieszczan. Można mieć mieszkanie ze stołem lub bez, jak pisano w ówczesnych broszurach. Mieszkań tych jest blisko 300. Niektóre są położone blisko zakładu, ale chociaż sąsiadują z lasem i odpowiadają mniej więcej warunkom higienicznym, bardzo wiele przedstawiają do życzenia pod innymi względami. Są niewygodne, niedezynfekowane, źle obsłużone, często wiele droższe niż w zakładzie. Co jeszcze nieprzyjemniejsze, właściciele już w pierwszym dniu pobytu osoby przyjezdnej żądają z góry zapłaty za cały miesiąc. To także powód, dla którego warto było korzystać z willi na terenie zakładu. Wreszcie ceny stawiają dowolne, podczas gdy cennik zakład posiada stały i nie ulega on zmianom. W takich oto okolicznościach mogli Państwo mieszkać w samym miasteczku Sławuta, zamieszkałym po części przez Polaków, przez Żydów, przez Rusinów, ale my wybieramy oczywiście urządzenia zakładowe. A skoro o cenniku była mowa, to zapewne zainteresują Państwa ceny, jakie musieli Państwo zapłacić za usługi w Sławucie. Proszę bardzo. Pokój umeblowany z usługą opałem w razie potrzeby, dezynfekcją elektrycznym dzwonkiem kosztować Państwa będzie od 50 kopiejek do 2 rubli i 25 kopiejek. Pierwsza konsultacja 3 ruble, całkowity pensjonat od osoby na dobę
2 ruble 50 kopiejek. Dzieci do lat 10 włącznie za pensjonat płacą 1 rubel i 50 kopiejek. A co należy do pensjonatu, już Państwu wyjaśniam. Całodzienny stół to jest śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja. Śniadanie składa się stosownie do żądania z herbaty, kawy, kakao, mleka dla osób niepijących kumysu, z bułki, chleba, masła, szynki, jaj i miodu. Obiad składa się z bulionu, zupy lub barszczu z dodatkami, 2 dań mięsnych pieczonych, jarzyny i leguminy, a na podwieczorek podaje się wszystko to, co na śniadanie, prócz tego poziomki w czasie sezonu poziomkowego. Kolacja składa się z 1 dania mięsnego lub ryby oraz leguminy. Gdyby wybrali się Państwo do zakładu z osobą towarzyszącą, to druga osoba mieszcząca się razem w numerze, już przez inną osobę opłaconą, za numer ten nie płaci, dopłaca tylko za wstawione łóżko na dobę i kosztuje to Państwa kopiejek 15. Co więcej, mogą Państwo zapłacić jeszcze 75 kopiejek za stół dla tej osoby. Proszę Państwa, bo tak naprawdę to, za co się płaci i to słono, to jest kumys. Kurs kumysu, na który składa się 150 butelek tego trunku, tego napoju, wynosi 40 rubli, a pół kursu kumysu, 75 butelek, rzecz jasna, rubli 20. Ćwierć kursu kumysu, 10 butelek, 10 rubli. Cennik udostępniał także informacje o wszystkich innych usługach. Hydropatia, zwyczajna wanna ciepła kosztowała 40 kopiejek, wanna solankowa 80, wanna kwasowo-węglowa lub elektryczna rubla i 25 kopiejek. Wiadomo, ile trzeba było zapłacić za masaż, za arsenoterapię z bezpłatnym dodaniem lekarstwa, jednym zastrzykiem, za mikroskopowe zbadanie pulwociny, za leczenie elektrycznością. Wiadomo, ile trzeba było zapłacić za spluwaczkę kieszonkową, termometr kliniczny, termometr pokojowy czy pomoc felczerską. Ba, nawet drobne usługi, takie jak ekwipaż na stację drogi żelaznej tam i na powrót, czyli podwózka, kosztowała Państwa rubla 50. Ekwipaż na stację drogi żelaznej w jedną stronę rubla, podwoda pod rzeczy 60 kopiejek, a posłaniec na telegraf lub do miasteczka kopiejek 30. Wszystko z góry było wiadome. Był też specjalny cennik dla tych, którzy nie byli pensjonariuszami zakładu, mieszkali poza zakładem w miasteczku w Sławucie i korzystali z udogodnień i tego, co zakład mógł oferować. Zatem mogli Państwo wykupić sobie bilet sezonowy dający prawo na wejście do parku zakładowego, do wielkiego lasu, do korzystania z muzyki, z gazet i łódek za rubli 4. Mogli Państwo kupić bilet sezonowy za wejście do dużego lasu za rubla 50 lub jednorazowy bilet za wejście do parku zakładowego za kopiejek 15 lub jednorazowy bilet za wejście do wielkiego lasu za kopiejek 5. W Sławucie wyrabiano także specjalną odzież. Były to kaftaniki higieniczne z siateczki, które zalecano nosić tutejszym kuracjuszom. Jak widać, na piersiach znajdował się znak firmowy Sławuty, czyli znak Sanguszków. Za te kaftaniki Sanguszkowie dostali zresztą dyplom uznania na wystawie higienicznej w 1887 roku. Wiedzą już Państwo, że na kumys
i do znakomitych borów wołyńskich trzeba jechać nad Choryń do Sławuty. Wracamy tymczasem z powrotem. Tradycyjnym wschodnim zwyczajem wypada nam jeszcze usiąść przed odjazdem. Popatrzeć jeszcze raz na opuszczany przez nas zakład leczniczy Kumysem. Wypić pewnie jeszcze flaszeczkę znakomitego sławuckiego piwa rozlewanego przez tutejszy browar książąt Sanguszków i pomyśleć, ile wspaniałych inicjatyw. Nie było miejsca, by o innych tutaj państwu opowiedzieć. Zawdzięczamy tym wspaniałym ludziom, książętom Romanowi Adamowi i Romanowi Damianowi Sanguszkom. Warto, by pamięć o nich trwała wiecznie. Tak jak trwa w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, gdzie zobaczą państwo bardzo wiele pięknych pamiątek po tej wspaniałej kresowej familii. Tyle o Sławucie, o Kumysie i klimatoterapii. To przedostatni odcinek cyklu Po zdrowie na kresy. Do poprzednich odsyłam państwa tradycyjnie do kanału YouTube. Odsyłam państwa do naszych stron internetowych, do profili Domu Spotkań z Historią i Świata Kresów w Facebooku. Zapraszam na ostatni odcinek tego cyklu pod tytułem Kosów, Zbawienny Ruch i Głodówka. I bardzo serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie w przygotowaniu tych nagrań, za rejestrację filmową i montaż panom Robertowi Olszańskiemu i Jakubowi Czupryńskiemu, za organizację nagrań pani Weronice Komorowskiej i Agacie Kucharskiej, za przygotowanie projektów banerów Luizie Suchardzie, a miejscem, w którym nagrywaliśmy to nagranie, jest mieszczące się nieopodal Warszawy w stawisku piękne Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, które zobaczycie państwo za moimi plecami, do odwiedzenia którego także bardzo serdecznie namawiam. Dziękuję za uwagę.